Akcja idzie. Idą w górę, słuchajcie. Akcje chińskich modeli. Może by się przywitał najpierw. Przepraszam. A. Dzień dobry, nazywam się Rycemeister i jeżdżę od czasu do czasu jakimś samochodzikiem. W tym przypadku jeździłem akurat ZD Racing ZTX-10 w wersji Stadium Track. To model dostałem od Francji Forfitera, czy Forfitra, pozdrawiam. Ten model występuje zarówno w wersji Kit, jak i RTR. Franca mi dał model w wersji Kit, ale ja dokonam pewnej oceny, odniosę się do wersji RTR. Otóż skala ocen Rycemeistra posiłkuje się zeszytem. Do tej pory oceniałem Landbustera, Overmaxa i Ugo. Tu mamy model troszeczkę lepszy. Punkt pierwszy. Cena od 150 do 600 zł, to za to daje 5 punktów. Niska cena to zaleta. Jak zawsze podkreślam, ktoś powiedział, jak to jest, że popieramy polskie RC, a Rycemeister startuje chińskim samochodzikiem. Chciałem powiedzieć, że Rycemeister jako Rycemeister jest praktycznie... Ja muszę widzieć cały rynek od do, od tych zabawek, od najtańszych chińskich i zupełnie innych. Muszę się jakby odciąć od pewnej ideologii, odciąć od cen, od sklepów i tak dalej. Innymi słowy, interesuje mnie ten model jako model, natomiast nie do końca mnie obchodzi, gdzie to kupić, za ile kupić, no bo to mnie interesuje, żeby wypełnić tylko ową tabelkę. Natomiast nie mam do tego stosunku emocjonalnego, ani do tych, co sprzedają, bo dotykamy, ocenie podlega martwa natura, że tak powiem. Dobrze, 5 punktów dla ZD Racing za cenę, bo cena jest naprawdę atrakcyjna. I mówię tutaj o wersji RTR, gotowa wersja kosztuje $150, to się zamyka w 600 zł i ma pakiet lipo i jest bezszczotkowa. Ja takiej nie miałem w ręku, ale przed chwilą obejrzałem sobie, jak to wygląda na stronie. Czyli ZD, dajemy mu 5 punktów. Następnie aparatura. Za aparaturę tu Franca mi dał taką z trymerami, ale to nie jest oryginalna aparatura od RTR-a. Szczerze przyznam się, nie widziałem, ale aparaturę na podstawie tej i na podstawie tego, co tam widzę, to aparaturze bym przyznał 3 punkty, czyli taka średnia półka. Aparaturze bym przyznał 3 punkty. Następnie serwo steru. Otóż serwo steru oceniłbym to, co dostałem od Francji. No to muszę ocenić też gdzieś na około 3 punkty w skali od 1 do 5. Natomiast prawdopodobnie w modelze RTR to tam pracuje serwo za 2 punkty. Bo Franca tu włożył coś lepszego. Czyli w zasadzie no odnosimy się do modelu, no nie możemy się do końca odnosić w tych podpunktach do modelu Kit. Więc damy 2 punkty za serwo i przejdziemy do oceny punktu trzeciego, czyli silnik, akumulator, regulator. I tak, silnik jest bezszczotkowy, bezsensorowy, akumulator lipo. W mojej skali od 1 do 5 dla modelu ZD Racing w wersji bezszczotkowej, tej RTR, są aż 4 punkty. Układ napędowy, koła zębate, półosie, łożyska i tak dalej. I teraz słuchajcie, czy to będzie RTR, czy to jest ten kit? Co bardzo ciekawe, jest to ten układ napędowy metalowy łącznie z zębatką odbiorczą metalową. Ja tu wykręciłem w pewnym momencie to 8,5 zwoja swoje na maksa i brakowało jeszcze mocy. Przyczepności było bardzo dużo. Franca mi dał 2 zapasowe dyferencjały, które się okazały całkowicie niepotrzebne. Po prostu z napędem nie dzieje się totalnie nic, łącznie z tym, że podejrzewałem, że się pogną półosie i się nie pogięły. Łącznie z tym, że na przykład w modelu typu Strada czy tam Himoto, to przy takiej mocy się wycinały kielichy. Półosie tutaj dogbony wycinały w kielichach takie wcięcia jak gdyby robiły od tej mocy.
a tutaj nic takiego nie nastąpiło. Przejechałem całe te zawody, nie mając żadnej części zapasowej do tego modelu i nic się nie zepsuło, jeśli chodzi o układ przeniesienia napędu. W związku powyższym, co prawda nie ma tu tych półosi takich kardanów, już patrzę, więc praktycznie za układ przeniesienia napędu, no to tylko dlatego, że nie ma kardanów, również dajemy 4 punkty. Aż sam jestem w szoku, że ten model tak pojechał. Gdyby mi ktoś nie powiedział, jaka jest jego cena, no to bym nie uwierzył. Zawieszenie. Brak jakichkolwiek regulacji i amortyzatorów, same sprężyny i tak dalej. Tutaj amortyzatory są olejowe, ale oryginalne sprężyny w tym modelu są bardzo, bardzo twarde. Co ciekawe, nie ma regulacji ani zbieżności, ani kątów pochylenia kół, nie ma praktycznie żadnej, ale z kolei są stabilizatory, co jest niespotykane. To jest też taka ciekawostka. I tutaj mam pewien problem, jak to ocenić. Amortyzatory są szczelne, działały sprawnie. Założyłem tutaj sobie na zawody wyczynowe sprężyny od modelu Schumacher, które tam kupiłem na miejscu, co spowodowało, że ten model zaczął naprawdę fajnie lądować. I za zawieszenie w tym modelu to tak naprawdę nie należałoby dać wysokiej oceny, a raczej należy dać niską ocenę, bo to ten standard, co mamy, to praktycznie to jest zawieszenie za... No nie może być za jeden punkt, no to jest za 2 punkty zawieszenie. Za to, że są olejowe amortyzatory, a jest totalnie to niezgrane. Czyli no, na zawieszenie dostaje niską ode mnie ocenę, aczkolwiek jest to zawieszenie, powiedzmy, perspektywiczne, z którego da się coś wykrzesać. Już sobie pomieszałem kartki, dobra, 2 punkty za zawieszenie. Pod numerem 7 oceniamy plastik, z którego wykonany jest model i wszystkie inne elementy. I tutaj dałbym temu modelowi tak naprawdę 3 punkty, bo jest zaskakująco dobrze wykonany, aczkolwiek to wszystko się gnie, ale zniosło trudy zawodów i nic się nie zepsuło. Co prawda to negatywnie wpływa na jego prowadzenie, szerokość tyłu, on tak jedzie trochę kanciato, ale ogólnie on przeżył te zawody. Ku mojemu, byłem po prostu z biegu na bieg coraz bardziej zdumiony tą elastycznością i wytrzymałością. Karoseria niestety pęka. Ja Andrzejowi, który też takim modelem startował, to jest twarde tworzywo, to jest kruche tworzywo, także no za karoserię bym dałbym mało punktów. Ogólnie za jakość wykonania pod względem takim ogólnym, z tego co dotknąłem, ten model, no to też bym dał 2 punkty. Bo ta karoseria naprawdę ona dużo nie przeżyje. No i teraz przechodzimy do obsługa, zakup i serwis. No teoretycznie nie ma tutaj sklepu, nie ma części, wszystko jest z Chin. I w tym momencie to są 2 punkty. To są 2 punkty, no bo jest praktycznie wszystko do tego, nie jest w wysokich cenach, ale wszystko musimy ciągnąć prosto z Chin. I przechodzimy teraz do punktu 10, to jest moje odczucie, moja ocena z jazdy tym modelem. Jak mi się nim jechało? Powiem tak, znowu odniosę się do ceny, jak na cenę zaskakująco dobrze. Bardzo duża szerokość tyłu i to, że ten model jest kwadratowy. Nie jeździłem nim tak szutrowo, drogowo i tak dalej, ale jeżeli od jednego, jeden to jest fatalnie się jeździ, a 10 to się jeździ doskonale, to tutaj też bym przyznał mu ocenę 5. Dokładnie w połowie 5 punktów za to, jak się tym jeździ, bo jeździ się całkiem przyzwoicie. Ale no jest tu szereg jakichś takich mankamentów, które jednak
pokazują, że to jeszcze jest dalekie do ideału. Także ocena 5. I już robimy, sumujemy to. I tutaj mamy tak. 10, 10, 9. 29 punktów mi wyszło. Zastanawiam się, czy czegoś nie pominąłem. Więc tak, jak do tej pory oceniałem Landbustera, Overmaxa i Ugo, to Landbuster uzyskał 14 punktów, Ugo Monster 22,5 punkta, 23,5 punkta Overmax, a ZD Racing 29 punktów. W skali moich ocen jako RC Majstra, czyli na tą chwilę z tych czterech modeli, jakie oceniłem w ten sposób, to ZD Racing jest na pierwszym miejscu, na tą chwilę. Nie pozostaje mi nic innego, jak zakończyć to takim krótkim podsumowaniem. Możecie oglądać, jak jechałem tym modelem. Jest to pojazd, powiedzmy, że godny polecenia. Tak? Znam lepsze, na pewno popieram polskie sklepy, popieram organizatorów i wszystko, ale jeżeli ktoś ma ochotę pójść tą drogą i zakupić sobie bezpośrednio z chińskich stron, no to myślę, że akurat ten konkretny model, mogę powiedzieć, że może iść w tą stronę i go sobie kupić. Tyle o ZD Racing. Dzięki.